Radujcie się. No nie dlatego, że nowy filmik, ale dlatego, że tak pozdrawiali się pierwsi chrześcijanie. Właśnie jak Jan pisze w swoim liście, takiemu nawet nie mów hajre, takiego nawet nie pozdrawiaj. A dzisiaj dwa wersety. Piąty rozdział. Kontynuujemy Ewangelii Jana. Dziewiąty, dziesiąty werset. W szabat zakaz. No szabaty. Szabaty, no bardzo skrupulatnie prowadzony kalendarz miesięczny. No właśnie. I święta, wyróżnienie świąt. Paweł o tym wspomina w swoich listach. Tak, jeden wyróżnia dni, drugi nie wyróżnia. Jeden mówi, ten ważniejszy, tamten nie. No właśnie. O księżycu również mówi w liście Jakuba, Jakub właśnie, o tym, że w Bogu nie ma zmienności. Tam właśnie jest, że w Bogu nie ma zaćmień ani przejaśnień, tak? Czyli to chodzi właśnie o fazy księżyca. Że w Bogu już tego nie ma. Tak? No i właśnie, a tutaj w szabat nie wolno. Więc czytamy w tych wersetach. I zaraz stał się zdrowy ten człowiek, tak? Czyli po tym Jezus tak powiedział, podnieś swoje łoże i chodź. I podniósł tę matę jego i chodził. Był zaś szabat w owym dniu. Mówili więc ci Judejczycy temu uzdrowionemu, szabat jest i nie jest dozwolone ci podnosić tę matę twą. No i właśnie, natychmiast ten człowiek wyzdrowiał. To było tak, natychmiast. To jest niesamowite. Jezus uzdrawia człowieka, który nie chodzi od 30 lat, tak po prostu. Natychmiast. Nie jest to proces, nie jest to rehabilitacja, nie jest to stopniowe uzdrowienie, jest to natychmiast. No i to jest znamienne, że Jezus uzdrawia w szabat. Ojciec mój działa i ja działam. Tak? I od razu ten człowiek stał się zdrowy. No zaraz właśnie, czyli bezpośrednio, natychmiast. Natychmiast, niezwłocznie, skoro tylko Jezus to powiedział, od razu był uzdrowiony. I stał się właśnie, natychmiast stał się. Znowu się narodził. Tak, natychmiast stał się. Zdarzyło się to natychmiast. Ten człowiek, co podniósł właśnie to słowo airo, które analizuje w pierwszym filmie, dlaczego warto czytać Pismo Święte w oryginale. Czyli podniósł się, wzniósł się, wywyższył, tak? Podniósł tą matę. Nosił to, co było podniesione, zabrał, czyli właśnie zabrał, najkrócej po polsku tłumacząc. Chwalić, wychwalać i wychowywać. I co? I chodził właśnie, czyli chodził przed siebie, posuwał się naprzód. Chodził wokoło, przechadzał się, tak? W tamtej kulturze chodzić, to znaczy żyć, wiesz, życie, tak? Chodzić z kimś. No i metoda kształcenia, tak? Chodzenie z mistrzem, Jezus tak nauczał. Jezus chodził, przemierzał ten i w różnych sytuacjach konfrontował uczniów z Królestwem Bożym. Jak chodzić w Królestwie Bożym? Był zaś szabat, właśnie szabat to jest zgreczczone. No właśnie, transkrypcja na grecki słowa hebrajskiego. Szabat, święto. Tak, czyli odpoczynek. To jest od słowa hebrajskiego zaprzestać, zaniechać, odpocząć, a również wygubić, zniszczyć i usunąć. Czyli oni zaraz mu powiedzą, że oni woleliby, żeby leżał dalej chory, bo mówili mu Judejczycy. Właśnie w tłumaczeniach mamy Żydzi, tylko w Biblii pierwszego kościoła, czyli przy tłumaczeniu pan księdza Popowskiego mamy Judejczycy. I myślę, że okej, okay, tak, bo to są właśnie Judejczycy, mieszkańcy Judei. Bo to się odbywa w Judei, tak? Czy w Jerozolimie. Mówi temu uzdrowionemu, tak? Temu terapeo, czyli temu, to jest uzdrowionemu, czyli czasownik. Uzdrawiać, leczyć, służyć, świadczyć usługi. Te słowo jest użyte właśnie jak jest wysłał apostołów. Idźcie, uzdrawiajcie. Troszczyć się, szanować. Wyświadczać komuś uprzejmość. Więc mówią temu uzdrowionemu, szabat jest i nie jest dozwolone. Jest szabat, nie wolno, nie można, nie uchodzi, nie godzi się. Tak, czyli zakaz jest nosić w szabat matę. Nie jest w szabat. Godzi się w szabat chorować, godzi się w szabat
cierpieć, godzi się w szabat wiele, wiele zła wyrządzić, godzi się w szabat ukrzyżować Jezusa, nie godzi się nosić maty. No i proroctwo o szabacie, jak Jezus, jak Bóg widzi szabat przez proroka Izajasza. Jeśli w szabat powstrzymasz swoje kroki, aby w mój święty dzień nie załatwiać swoich spraw. Jeśli nazwiesz szabat rozkoszą i święty dzień Pana chwalebnym, jeśli uczcisz go, czyli wywyższysz, zrezygnując z podróży, załatwiania swoich spraw i ubijania interesów. Czyli sens szabatu to był taki, żeby zrezygnować z załatwiania własnych spraw, własnych interesów, własnych prac, zarabiania pieniędzy. Wtedy znajdziesz swoją rozkosz w Panu. Wówczas zaprowadzę cię na wyżyny kraju i karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twego ojca. Tak orzekły usta Pana. No i w liście do Hebrajczyków mamy w czwartym rozdziale takie całe rozważanie o odpocznieniu. I on właśnie odpocznienie, i tam jest taki właśnie ten tłumacz często, nie wie, czy szabat, odpocznienie. Tysiąclecie to brzmi tak, gdyby, to tylko tam te trzy wersety, gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie od swoich, po swych czynach, jak Bóg po swoich. Tak to Biblia tysiąclecia. Tutaj, gdzie jest podkreślone to słowo odpoczynek szabatu, jest takie słowo stworzone na poczet tego listu, przez autora listu, czyli szabatowanie. To jest czasownik od właśnie słowa szabat. Jeszcze zapisany po grecku. Czyli szabatowanie. Czyli mamy codzienne szabatowanie. W Biblii Nowej Biblii Gdańskiej, takim tłumaczeniu, które jest bardzo dosłowne, ten werset wygląda tak. Gdyby Jezus, syn Nuna, tak? Czyli Jozue to Jezus, bardzo ładnie. Gdyby Jezus, syn Nuna, zapewnił mi odpoczynek, nie mówiłby potem odnośnie innego dnia. Zatem wejście w odpoczynienie jest pozostawione dla ludu Boga. Bowiem ten, co wszedł do jego odpoczynku, sam także odpoczął od swoich czynów, jak Bóg od swoich. Czyli chrześcijanin ma być zawsze w odpoczynieniu. Nie w jednym szabacie, tylko w szabatowaniu, w odpoczynieniu. My mamy być w odpoczynieniu. I o tym też mówi Augustyn z Hipony, święty Augustyn. Teraz, kiedy jesteśmy w czasie łaski, która nam została objawiona, zachowanie szabatu, dawniej świętowane przez wypoczynek jednego dnia, zostało zniesione dla wiernych. Amen. Ponieważ w tym czasie łaski chrześcijan zachowuje wieczny szabat, czyli szabatowanie, jeśli czyni dobrze w nadziei przyszłego wypoczynku. I niech lubi się swoimi dobrymi działami, jakby dobrem, które by pochodziło od niego samego, a nie zostało otrzymane. W ten sposób rozumiejąc i utrzymując sakrament chrztu jakby szabat, to znaczy jako odpoczynek Pana w jego grobie. Tak, czyli przez chrzest, jak pisze list właśnie Rzymian w 6 rozdziale, jesteśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa. Czyli myśmy już odpoczęli. My jesteśmy w odpocznieniu Chrystusa. Chrześcijanin odpoczywa od dawnych czynów, tak? Chrześcijanin odpoczywa od dawnych czynów. Chrześcijanin tak naprawdę nie wykonuje żadnego swojego czynu. Jezus mówi wyraźnie, że ja nic od siebie sam nie czynię. Tak? Jezus mówi, ja nie wykonałem żadnego czynu. Aby odtąd chodzić w nowym życiu, uznając, że Bóg działa w nim. Właśnie o to chodzi. Bo Bóg działa razem i zarazem odpoczywa. Z jednej strony powierzając swemu stworzeniu zarządzanie ziemią, a z drugiej strony korzystając w sobie samym z wiecznego spokoju. I to właśnie a propos szabatu w zrozumieniu nowotestamentalnym. Chrześcijanin już nie ma jednego dnia, ma zawsze i nikt zawsze się powstrzymuje od swoich interesów. Wszystko dokonuje w Bogu. Tak, a ten nie idzie na sąd i idzie do światła, bo jego dzieła dokonane są w Bogu. Więc my jesteśmy w Bogu, jesteśmy usprawiedliwieni przez wiarę w Jezusie Chrystusie, zamieszkaliśmy w Bogu, uczyniliśmy sobie mieszkanie z Boga, więc dlatego trwamy w odpocznieniu. Więc dzięki temu odpocznieniu, dzięki Bożej łasce, ja również ten film nagrałem, a wy go słuchacie. I amen.